Pozwólcie, że ja teraz podzielę się z wami tym, co Bóg mi położył na sercu. A jak wiecie, kontynuujemy serię, no chciałem dzisiaj kontynuować serię, czyli Jezus o sobie. O tych słowach, które Jezus powiedział o sobie, kim jest. I powiem wam, że gdy tak rozważam i coraz więcej, gdy myślę o tym temacie i czytam te słowa Jezusa, niestety my nie mamy takiej Biblii, ale po angielsku są takie Biblie niektóre, które mają wszystkie słowa Jezusa na czerwono zaznaczone w Biblii. Czasami jak się otwiera Biblię i widać te słowa tą czcionką czerwoną, to jest tak, są takie już w Polsce, o super, to jest takie fajne, że można od razu tak widzieć, wow, to są te słowa, które nasz Pan powiedział. I są to słowa bardzo cenne, bardzo wartościowe, bardzo jesteśmy zbudowani czytając te słowa, ale też są takie słowa, które są dosyć trudne, które nie są takie łatwe do przyjęcia. I dzisiejszy temat, który chciałem, żebyśmy sobie omówili, te słowa, które Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, dla wielu osób są takie trudne do przyjęcia. Ponieważ On powiedział o sobie, że ja jestem droga, prawda i życie. A dlaczego trudno do przyjęcia? Bo jak przeczytamy cały ten werset, to zobaczcie, on tam jest napisany, powiedział Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Wow. Co? Zaraz, Jezu. W dobie, zwłaszcza dzisiaj, w czasach, w których żyjemy, w tej dobie tak wszechobecnej tolerancji, takiej konformizmu, takiej inkluzywności, że każdy ma swoją prawdę. Wszyscy, wow, no to trzeba wszystkich tak przyjmować, tak wszystkich muszą się dobrze czuć. Te słowa tak bardzo nie pasują do tej dzisiejszej kultury, do tego, co dzisiaj świat głośno krzyczy. Jak to tylko jedna droga? Przesadzasz trochę. Przecież jest wiele dróg, każdy ma swoją własną drogę. Ważne, żeby swoją drogę odnaleźć w życiu i wtedy na pewno będzie dobrze. Słuchajcie, ostatnio nawet czytałem, że wiele osób ma problem z tym, bo papież Franciszek powiedział, że jest wiele dróg, które prowadzą do Boga. Nie? Słuchajcie, i teraz w takich czasach żyjemy, gdzie jak czytamy takie słowa, które Jezus powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego, że On jest tą jedyną drogą. To ludzie mówią, jak możesz tak powiedzieć, Jezu? Czyż to tak nie... To jest takie wykluczające. No przecież. Jakby będziesz tak dalej mówił, będziesz tak potwierdzał, jak gdy my będziemy głosić takie słowa, to za chwilę się okaże, wszyscy ci uczniowie, którzy idą za Jezusem, będą myśleć o sobie, a ja jestem taki wyjątkowy. Zobaczcie, bo ja jestem na tej jedynej drodze, tej właściwej drodze. Jestem lepszy niż pozostali. I to będzie prowadzić do pychy. A to później będzie prowadzić do nienawiści. A skończy się tym, że jakąś przemocą się skończy. I w ogóle do czego ty nawołujesz, Jezu? Jak możesz być taki wykluczający? A jakże te słowa nie pasują w dzisiejszej kulturze, gdzie wszyscy akceptują wszystko, jak leci. Gdzie każdy ma swoją prawdę i żyje według tej swojej prawdy i myśli, że ja jestem okej z Bogiem, przecież ja robię to, nikogo nie krzywdzę, wszystko jest dobrze. Tylko problem jest taki, że nie ma różnych prawd. Prawda jest jedna. Jest jedna. Bo dwie sprzeczne ze sobą rzeczy nie mogą być w tym samym czasie prawdziwe. No bo jeżeli są sprzeczne ze sobą, ktoś mówi tak, ktoś mówi inaczej, to nie mogą mieć obaj racji. Albo jeden ma rację, albo drugi. Ja pamiętam kiedyś taki film widziałem, nie wiem, czy widzieliście ten film, Ludzie honoru. To jest z 92 roku, film z Jackiem Nicholsonem i Tomem Cruise'em. I tam Nicholson gra takiego generała wojskowego, taki poważny generał, a Tom Cruise gra takiego prawnika wojskowego i ta sprawa toczy się tam przed tym sądem wojskowym. I właśnie jest ta scena, w której Tom Cruise jako ten młody prawnik taki przesłuchuje tego generała, który niejedno przeżył w swoim życiu i krzyczy do niego już tak, po prostu już tak dochodzi do momentu, w którym on niemalże krzyczy, jaka jest prawda? Jaka jest prawda? I want the truth. A no to generał odpowiada do niego, nie możesz znieść prawdy.
You can't handle the truth. To jest bardzo takie ciekawe, taka ciekawa sytuacja, która, dlatego tym mówię, bo to mi przypomina taką, to jak wiele osób dzisiaj właśnie tak właśnie myśli, że nie mogę tej prawdy zaakceptować. Nie mogę jej przyjąć, a nawet nie chcę znać prawdy, bo jeżeli poznam tą prawdę, to ona uczyni mnie odpowiedzialnym przed tą prawdą. Co z tym zrobię? Dlatego ludzie mówią, a ja mam swoją drogę, ty masz swoją drogę, ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, ja mam swoje życie, ty masz swoje życie, zostawmy to po tak jak jest, każdy niech żyje według swojego uznania. Tyle, że tak jak powiedziałem, logika nam podpowiada, że dwie rzeczy, które są sprzeczne, nie mogą być w tym samym czasie prawdziwe. Jeżeli ja mówię, że Bóg istnieje, a ateista powie, nie, nie, Bóg nie istnieje, to nie możemy obaj mieć racji. Albo ja mam rację, albo on ma rację. Dwie sprzeczne ze sobą rzeczy nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Dlatego, żeby prawda była prawdziwa, musi być jednakowa dla każdego, w każdym czasie i w każdym miejscu. I wtedy to jest prawda. Bo to nie jest tak, że prawda jest tylko dla... Bo zobaczcie, ja mogę powiedzieć, no tak, prawda jest taka, że jest, no nie wiem, powiedzmy 20 stopni na zewnątrz. Nie? I zgodzi się ze mną, że to jest prawda. Tyle, że to nie jest prawda dla kogoś, kto mieszka gdzieś tam na biegunie, do jakiegoś Eskimosa, bo on powie, nie, dla mnie prawda jest taka, że jest minus 20. Więc mówimy o tej prawdzie, która jest uniwersalna, o tej jedynej prawdzie, która jest dla każdego, w każdym czasie i w każdym miejscu jednakowa. Dlatego jeżeli ja mówię, że Bóg istnieje, to nie znaczy, że to dotyczy tylko nas tutaj, którzy są w tym pomieszczeniu, w tej pięknej, klimatyzowanej sali, chociaż klimatyzacja jest włączona dzisiaj, bo już nie jest tak gorąco, ale to nie dotyczy tylko nas tutaj, ale ta prawda dotyczy każdego, w każdym czasie i w każdym miejscu. Jest jedna prawda. Tak samo jak jest jeden Bóg, do którego prowadzi jedna droga. Ale ktoś powie, ale pastorze, ale ja mam wątpliwości, ja mam takie trochę wątpliwości w tym wszystkim i czy to w ogóle jest prawda, czy to jest rzeczywiste dla mojego życia, czy, a może jest trochę inaczej. Ale powiem wam, czy wątpliwości to jest coś, czego mamy się bać? Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedykolwiek wątpliwości w swojej wierze? Ja pierwszy podnoszę ręce, rękę, o to ręce, dwie. Mamy wątpliwości czasami. Tyle, że wątpliwości wypływają z naszych emocji, a nie z poznania prawdy. Dlaczego? Bo może miałem zły dzień, może coś się przydarzyło, może czegoś doświadczyłem i to spowodowało, że zacząłem mieć wątpliwości. Ale w tym samym czasie prawda jest niezmienna. Prawda pozostaje prawdą. Bo prawda się nie zmienia. Ja się zmieniam, okoliczności, w których jestem, się zmieniają, ale Bóg się nie zmienia. Prawda jest cały czas ta sama. I dlatego ja sobie tak myślę, że to, jeżeli Bóg istnieje, to czy moje wątpliwości sprawiają, że On przestanie istnieć? No nie. Czy moje wątpliwości sprawiają, że chrześcijaństwo przestaje być prawdziwe? No nie. To ja się zmieniam. Ja coś przeżyłem, ja czegoś doświadczyłem, moje emocje zaczęły tam coś robić. I teraz powiem wam, w takich sytuacjach ja już nauczyłem się jednej rzeczy. Jeżeli nawet się takie wątpliwości pojawiają, to może zamiast koncentrować się na tych emocjach, na tych odczuciach, na tych wątpliwościach, może zacznijmy koncentrować się na czymś, co jest niezmienne, co jest prawdziwe. Na Bogu. Na tym, który jest niezmienny. Bo wbrew pozorom, tak, ja tak powiem, że wątpliwości nie są czymś, z czego powinniśmy bardzo się bać, bo właściwie ukierunkowane wątpliwości mogą spowodować, że ja zacznę kopać głębiej, zacznę sprawdzać, zacznę studiować, zacznę szukać. I to doprowadzi do tego, że dokopię się głębiej i ten mój fundament będzie mocniejszy, będzie stabilniejszy, bo się dokopałem, tam gdzieś głęboko ten zakorzeniłem się, bo poznałem coś tam, o czym mówiliśmy w środę. Jak często ludzie właśnie doświadczają trudnych rzeczy i dlaczego takich rzeczy się doświadczają w swoim życiu.
Dlatego myślę, że ten słowa Jezusa, który powiedział, że ja jestem droga, prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, są tak ważne. I ja powiem wam jedno, gdybyście mieli zapamiętać jedną rzecz z tego, o czym będę mówił, to może to, żeby nigdy nie iść na kompromis z tymi słowami. Z tym, co Jezus tutaj powiedział o sobie. Dlaczego? Bo nie musimy przepraszać za te słowa i mówić, ale bo to, ja wiem, no, ale to jest takie bardzo takie wykluczające, bo to tylko Jezus, tylko Jezus, a przecież są inne religie, są inni ludzie. Nie, bo od tego, co tutaj ludzie robią z tymi słowami, zależy ich wieczne życie. Wyobraź to sobie, wieczne życie ludzi zależy od tego, co zrobią z tymi słowami. Dlatego przyjrzyjmy się tej całej historii, w jakich okolicznościach Jezus te słowa powiedział, jakie jest tło tego. On mówi te słowa, gdy do uczniów, których zgromadził w górnej izbie. Wezwał ich tam do siebie, wszyscy się zgromadzili razem i to jest taki moment, w którym on daje takie ostatnie wskazówki swoim uczniom. Bo właśnie zbliża się koniec jego służby i idzie na krzyż. Idzie oddać swoje życie. I tam mówi wiele takich cennych rzeczy tam w czasie tego spotkania. I 14 rozdział zaczyna się takim piękną obietnicą, którą powiedział Jezus do swoich uczniów, żeby się nie trwożyli, żeby się nie martwili. Przeczytajmy od 1 do 4 wersetu. On mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Bo właśnie się dowiedzieli, że ten Jezus, za którym chodzą, odchodzi, idzie i odejdzie z tego świata. On mówi, niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Ale idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli, i dokąd ja idę, to wiecie i drogę znacie. To ta cudowna obietnica, którą daje Jezus swoim uczniom. Którzy być może byli przerażeni, byli skołowani, no bo jak to Jezu, przecież tyle lat chodziliśmy z Tobą, a teraz co, odchodzisz, idziesz? Jeszcze na śmierć? Ale ciekawe jest to, że Jezus powiedział te piękne słowa i w 5 wersecie już czytamy, Tomasz zadaje mu taki zakłopotany, zadaje takie pytanie. Panie, ale nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Jak czytałem te słowa, tak sobie pomyślałem, he, a słuchałeś, co przed chwilą powiedział? Słuchałeś, co on mówił? Że przecież mówił, że idzie do nieba, idzie przygotować wam miejsca, a gdy przygotuje, to przyjdzie, zabierze was, będzie z wami i tak dalej. Myślę, że Tomasz tak trochę myślał sobie, a idzie może na jakiś urlop, bo może po tych 3 latach to już najwyższy czas, żeby gdzieś odpocząć. I tylko nie wiem, gdzie on idzie na ten urlop, czy gdzieś tam w góry, a może gdzieś nad ocean, na plażę. No to dlatego chciałbym wiedzieć, dlatego gdzie idziesz, bo chcemy wiedzieć dokąd, może z tobą pójdziemy. Nie? Ale właśnie Jezus mu wtedy odpowiada te piękne słowa w 6 wersecie. Ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca, ja tylko przeze mnie. W pewnym sensie mówi do Niego, słuchaj, nie musisz znać drogi, bo ja jestem drogą. Nie jestem jedną z dróg, która gdzieś tam doprowadzi, nie wiadomo gdzie, ale jestem tą jedyną drogą. Nie ma nikogo ani niczego takiego jak ja. Jestem tą jedyną drogą i tylko przeze mnie możecie przyjść do Boga. Wiecie, to jest ciekawe, bo ludzie próbują różnych dróg. Ludzie próbują różnymi sposobami dotrzeć do Boga i tworzą różnego rodzaju religie, które mówią człowiekowi, w jaki sposób i co ma zrobić, żeby zbliżyć się do Boga. Podczas gdy jest tylko jedna droga. Ależ pastorze, w dzisiejszych czasach nie powinno się tak mówić. Ale taka jest prawda. Zobaczcie, Adam i Ewa, gdy zgrzeszyli, oni byli w ogrodzie Eden, mieli wszystko, mieli obecność Bożą, byli w obecności Bożej i z powodu tego grzechu stracili to wszystko. I dzisiaj ludzie żyją w konsekwencjach tego upadku. I na różne sposoby próbują jakby wypracować coś, żeby zbliżyć się do tego, co kiedyś było. Bo żyjemy oddzieleni od Boga, zagubieni.
I próbujemy zapracować, zmagamy się z konsekwencjami tego grzechu i coś chcemy zrobić. Ale wiecie, że w Chrystusie to, co straciliśmy w upadku, może być nam przywrócone. To, co straciliśmy w upadku, może być przywrócone dzięki Chrystusowi. Dlaczego? Bo On jest drogą, prawdą i życiem. To jest tak nieprawdopodobne. Dlatego chciałbym, że krótko przyjrzeć się tym trzem rzeczom. Dlaczego On jest drogą? Co to oznacza dla każdego z nas? Widzicie, na naszej stronie internetowej Kościoła jest taka ankieta. Na samym dole, jak w głównej stronie, jak jesteście, to na samym dole znajdziecie taką ankietę. I takie jest pytanie, jak dostać się do nieba? I tam jest kilka takich podpowiedzi, które ludzie mogą sobie zaznaczyć. I tam są takie rzeczy jak chodzić do kościoła, muszę, żeby się dostać do nieba, albo być ochrzczonym, a może jeszcze przestrzegać 10 przykazań, spełniać dobre uczynki, chodzić do spowiedzi, być dobrą, moralną osobą, albo przyjąć zbawienie jako dar. I tam jest taka ankieta. Wiecie, że jak ktoś kliknie na którykolwiek z tych odpowiedzi, to przychodzi na stronę, w której może sprawdzić, czy któreś z tych rzeczy doprowadzą do nieba tą osobę. Czy dostanie się do nieba. Polecam wam sobie zobaczyć tą stronę, bo tak fajnie jest to opisane. Ale wiecie, że ciekawe jest to, kiedyś tak sprawdzałem te statystyki, ile osób klika w które z tych rzeczy. Wiecie, że najczęściej zaznaczanymi odpowiedziami to jest tych pierwszych sześć. Że muszę albo chodzić do kościoła, albo być ochrzczony, albo przestrzegać przykazań, albo spełniać uczynki dobre, chodzić do spowiedzi, być moralno dobrą osobą. Może dlatego, że żyjemy w kraju, w którym ludzie są tak uczeni, ale najczęściej tego typu odpowiedzi ludzie zaznaczają. Tak myślę sobie, dlaczego? Bo co muszę zrobić? Ja muszę coś zrobić. Ja muszę się starać. Powiedz mi, co mam robić, a czego nie mam robić, żeby zasłużyć sobie na to niebo, żeby być w obecności, żeby przywrócić, żebym mógł wrócić do tego, co z powodu grzechu Adam i Ewa stracili. Tylko ciekawe jest to, że gdy Jezus mówił te słowa, że ja jestem drogą, prawdą i życiem, On nie dawał uczniom wskazówek albo listy rzeczy, które mają robić. On wskazał na siebie i powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. To ja jestem. To nie jest tak, że ty musisz zasłużyć, musisz sobie wypracować to przez przestrzeganie jakichś takich rzeczy, wypracować sobie drogę do nieba. Nie, ja jestem drogą. Tak jakby Jezus mówił, jestem wystarczający. Kiedyś Renia mi powiedziała, że jak gdzieś wyjeżdżamy na jakieś konferencje, czy jakiś urlop, czy gdziekolwiek, no to ona mówi, jestem, tak się komfortowo czuję, bo ja wiem, że ja tylko wystarczy, że się spakuję i jadę. I o niczym nie myślę. Gdzie, jak, co będzie. No po prostu ja się pakuję i jadę. Ale, bo wiem, że ty wszystko organizujesz, że ty wszystko zapewnisz, że wszystko sprawdzisz. I jakoś to działa. Ja tak lubię. Ona mówi, ale jak sama muszę sobie zorganizować jakiś wyjazd i sama sobie przygotować wszystko, to już nie jest takie przyjemne. To już wymaga pracy. Ale wiecie, my robimy to i próbujemy czasami na własnymi sposobami znaleźć tą drogę i myślimy, o, ta droga mnie doprowadzi do Boga. Podczas gdy Jezus jest tą właściwą drogą, tą jedyną drogą. I On mówi, po prostu wejdź na tą drogę. Przyjdź do mnie, bo ja jestem drogą. Od początku tej drogi, gdy na nią wejdziesz, do końca, do swojego ostatniego tchnienia, po prostu podążaj tą drogą, bo ja jestem tą drogą. Wiecie, Hebrajczyków 10, 19, 20 mówią takie bardzo ciekawe słowa. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Chrystus stał się tą drogą, a my możemy wejść na tą drogę przez to, co On uczynił na krzyżu. Gdy umierał na krzyżu, zasłona w świątyni została rozdarta i my mamy dostęp do Boga dzisiaj przez Niego,
przez to, co On uczynił. On nie przyszedł i nie powiedział, okej, słuchajcie, to ja dam wam wskazówki, co macie robić, żeby zbliżyć się do Boga, żeby być, żeby dojść do Boga, żeby być w niebie i musicie sobie sami radzić z tym. Ja wam po prostu dałem wskazówki, a wy sobie radźcie. Kiedyś nie wiem, czy pamiętacie takie momenty, takie chwile, jak się gdzieś jechało do obcego miasta czy gdzieś, to się otwierało mapę i się według mapy jeździło. A dzisiaj wiele osób to po prostu bez GPS-a, bez nawigacji to nigdzie nie trafi. Ale pomyśl, Jezus jest właśnie taki, który cię prowadzi do końca cały czas. Nie? I On powiedział, nie, że dam ci wskazówki, jak masz trafić i tak dalej, ale ja jestem tą drogą. Po prostu wejdź na tą drogę i nie zgubisz się. Ale Jezu, ta droga za tobą to nie jest taka przyjemna, nie jest taka wygodna. Zobacz, tu jest taka szeroka droga, taka przyjemna i tak łatwo tą drogą iść, cały świat tą drogą idzie. Mateusza 7,13 mówi, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Ja wiem, jest szeroka droga, cały świat idzie tą drogą. No i okej, tylko że ja znam, jaki jest koniec tej drogi, gdzie ona prowadzi. Bo On powiedział, że ta droga prowadzi na zatracenie. On mówi, wejdź na tą wąską drogę, bo ja jestem drogą. Powiem wam, jesteś na tej wąskiej drodze? Nie dziw się, że czasami się tak jakoś dziwnie czujesz, że jakoś jest tak nieswojo, że jakoś tak czujesz się, że no jakoś tak nie pasujesz do tego, co jest obok. Dlaczego? Bo cały świat idzie zupełnie inną drogą. Ma inne standardy, inne wyobrażenie tego, jak powinien świat wyglądać, jak życie powinno wyglądać i idzie tą drogą. Tyle, że ta droga, mimo że jest przestronna, ale wiedzie na zatracenie. Ale jest ta wąska droga, ta wąska, którą możemy iść. I wiesz co, ja mogę zaufać Bogu, że to, co On powiedział, jest prawdziwe, bo On jest nie tylko tą drogą, ale On też jest prawdą. Bo On powiedział sobie, jestem droga, jestem prawdą. A to, że On jest prawdą, to znaczy, że ja mogę Mu zaufać. W Nim nie ma kłamstwa. Jeżeli On coś powiedział, to ja się mogę tego uchwycić. I jest pięknie powiedziane, że nawet gdy Jezus stanął przed Piłatem w Jana 18,37 i Piłat zadał mu pytanie, a Jezus odpowiedział, ja jestem, po to przyszedłem, aby zaświadczyć o prawdzie. I każdy, kto jest tej prawdy, słucha mojego słowa, mojego głosu. On przyszedł nie tylko, żeby mówić prawdę, ale stać się prawdą, jest tą prawdą i zaświadcza o tej prawdzie. A co? Biblia nam mówi, Jana 17,17, że to Jego słowo jest prawdą. Czy wiesz o tym, że tu masz coś, co nigdy nie wprowadzi cię w błąd? Bo to słowo jest prawdą. Tam nie ma kłamstwa. Jana 16,13 mówi, że Duch Święty, który przyjdzie, Duch Prawdy, On wprowadzi nas we wszelką prawdę. Duch Święty nas uczy tego, co to Słowo mówi, bo to Słowo jest prawdą. Dlatego Psalm 119,160 mówi, że podstawą Twojego Słowa jest prawda. Dlatego możesz temu zaufać. I gdy Jana 8,32 mówi, gdy poznasz tą prawdę, to ta prawda Cię wyswobodzi. Będziesz wolny, bo Jezus jest nie tylko kimś, kto mówi prawdę, ale On jest prawdą. I wiesz co? Może to zabrzmi trochę dziwnie, ale prawda nie jest tolerancyjna dla kłamstwa. Dlaczego ty mówię? Wyobraźcie sobie, jak młody chłopak byłem w szkole i nauczyciel mówi 2 + 2 = 4. Ja mogłem przyjść i powiedzieć, ale panie profesorze, zaraz. Nie bądźmy tacy dogmatyczni. Dlaczego od razu 4? Dlaczego tylko 4? Przecież ja bym się lepiej poczuł, gdyby to było 5. Więc dla mnie 2 + 2 = 5. Taki profesor kiedyś, nie wiem, czy teraz to może już niekoniecznie, ale kiedyś taki profesor by powiedział, niechciak, czuj sobie, co chcesz. Jakkolwiek się z tym czujesz, to się z tym czuj, ale siadaj pała, bo 2 + 2 = 4. Prawda nie jest tolerancyjna dla kłamstwa.
prawda nie jest subiektywna. Ona nie przyjmuje się czyimiś odczuciami, jak ktoś się z tym czuje. Ona po prostu, prawda jest prawda. Tak samo jak grawitacja nie mówi, o Maciuś, o, ja wiem, że ty nie za bardzo przepadasz za mną, to pozwól, że ja nie będę działać dla ciebie. Nie, ona działa dla każdego. A jeżeli nie uznajesz jej i mówisz, że ale ja wolę tak, to wyjdź sobie na któreś piętro i sprawdź, czy rzeczywiście jest tak, jak ty czujesz, czy tak, jak jest, jaka jest prawda. Nie? Wiecie, mówię o tym, bo możesz sobie tworzyć jakieś bożki w swoim życiu, ale one zawsze pozostaną tylko bożkami. Nigdy nie będą Bogiem. Mówię o tym wszystkim, bo tak obserwuję to, że zbyt wiele ludzi buduje swoje życie na kłamstwie. Bo nam jest, tak jest nam wygodniej. Tak się dobrze z tym czujemy. Wszystko jest tak fajnie. Tylko wiesz co? Prawda jest taka, że twoje wieczne życie jest zagrożone. Bo chcesz poznać Boga. Tylko Jezus jest tą drogą. Tylko w Nim jest to, że odnajdziesz Boga. Jeżeli odrzucasz Jezusa w swoim życiu, to nigdy nie dotrzesz do Boga, bo jesteś na złej drodze. Bo tylko Jezus jest drogą. Tylko On jest prawdą. Tylko, wiecie, chcę, żebyście zrozumieli mnie dobrze. Jezus kiedy wypowiedział te słowa, że On jest drogą, prawdą i życiem? On wypowiedział te słowa, gdy szedł na krzyż. W swojej drodze na krzyż. Więc nie możemy powiedzieć, że a, Jezu, te słowa, które mówisz, są takie aroganckie, wykluczające. Nie. Dlaczego? Bo On powiedział te słowa, idąc na krzyż, żeby oddać swoje życie za każdego. Dlaczego to zrobił? Aby każdy mógł wejść na tą drogę. Żeby każdy mógł, żeby ta droga, ta prawda mogła się stać udziałem każdego. Dlatego On przyszedł i jest tą drogą, jest prawdą, ale też jest życiem, jest życiem. I tylko wiecie, bo to jest ciekawe, bo my często tak myślimy o tym życiu, że o tym naszym fizycznym życiu tu na ziemi, o, jesteśmy, ale to jest coś znacznie więcej. Bo to też jest kwestia, jak żyję, dla kogo żyję, po co żyję, bo możesz być fizycznie żywy, możesz żyć i mówić, a, ja jestem żywy, ale możesz być duchowo martwy w tym samym czasie. Historia syna marnotrawnego z Łukasza 15 rozdziału. Wiecie, tam ciekawe słowa, gdy syn wracał do swojego ojca po tym wszystkim, jak co zrobił, jak odszedł od niego, wszystkich błędach, które popełnił, to tam ojciec mówi, 15:24 mówi, ten mój syn był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Ten syn był martwy, ale żyje, ożył. Wiecie, tu nie chodziło o śmierć fizyczną. Tu nie chodziło o to, że on umarł fizycznie, ale był jakby martwy dla swojej rodziny. Był martwy dla tego, dlaczego wcześniej żył. To wszystko odrzucił. Nie chciał tego. Wybrał inną drogę. Drogę, która doprowadziła go, jak ta szeroka droga, na zatracenie. Podczas gdy w domu ojca tą wąską drogą mógł dotrzeć tam, gdzie miał to wszystko. Sięgnął dna z powodu swoich własnych decyzji, ale się odnalazł. I powiem wam, dla mnie ta historia też i to wszystko mówi o tym, że dopóki ktoś nie przyjmie Jezusa, to jest taki martwy duchowo. Jest taki, jakby można powiedzieć, taki duchowy trup, taki zombie, który chodzi, może w ciele żywym, tak może w sensie chodzi, porusza się, robi różne rzeczy, ale jest duchowo martwy. Duchowo martwy. Tylko w Chrystusie tak naprawdę możemy żyć. Bo w Chrystusie przechodzimy ze śmierci do żywota. I o tym mówi Jana 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha swojego słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Gdy przyjmujesz Jezusa, stajesz się żywy, prawdziwie żywy.
ze śmierci do żywota, bo wcześniej byłeś duchowo martwy. Efezjan 2:5 mówi, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, w upadkach byliśmy martwi, ale ożywił wraz z Chrystusem, bo łaską zbawieni jesteście. Kiedyś byliśmy martwi, ale w Chrystusie mamy życie, bo On ożywił nas do nowego życia, takiego życia, które jest życiem w Bogu. Jana 14:6. Kolosan 2:13, przepraszam. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, czyli z Chrystusem, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wow. Byliśmy martwi. Ale Chrystus, który jest życiem, dał nam życie. I w Chrystusie masz życie. Nie wegetujesz, ale żyjesz, prawdziwie żyjesz. Bo On nie przyszedł tylko, żeby odnowić, odrestaurować, odmalować, wyremontować to, co stare. Nie, On przyszedł, aby dać nam nowe życie. Dlatego jest to odniesienie cały czas do tej śmierci, że tak naprawdę to, co było w moim życiu, to jest umarłe. A teraz ja żyję w Chrystusie. I nie znajdziesz tego w oddzieleniu od Chrystusa. Prawdziwe życie mamy tylko w Chrystusie. Bo Dzieje 4:12 mówi, że nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest tylko przez Chrystusa i tylko w Chrystusie. 1 Tymoteusza 2:5 mówi, że jest tylko jeden pośrednik, bowiem jest jeden Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Jezus Chrystus. Jeden Bóg. I tylko jedna droga, jeden pośrednik. Jana 14:6. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Wiecie, ktoś może powiedzieć, ale to chrześcijaństwo jest takie ekskluzywne, bo tylko jedna droga, tylko w jeden sposób, tylko... Ale wiesz co? Może jest ekskluzywne, ale w tym samym czasie jest tak bardzo inkluzywne. Dlaczego? Bo każdy może wejść na tą drogę. To nie jest droga tylko dla wybranych, tylko dla tych, którzy w jakiś tam sposób sobie zasłużyli, którzy coś zrobili, którzy byli okrzyknięci przez jakieś gremie. O, to są ci święci. Nie, każdy może wejść na tą drogę. On jest jedyną drogą, ale drogą dla każdego. Jana 3:16, albowiem Bóg tak umiłował świat, czy ciebie i mnie, że swego jednego, jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On jest jedyną drogą, ale każdy może wejść na tą drogę. Niestety nie wszyscy chcą iść tą drogą. Nie wszyscy chcą tam być. Niektórzy też na tej drodze stawiają różnego rodzaju mury, przeszkody, barykady i tylko utrudniają ludziom dojście. Ale Jezus tego nie robi. On przez swoją śmierć otworzył nam drogę. Zasłona w świątyni została rozdarta i my dzisiaj mamy dostęp do Boga. I teraz na zakończenie pytanie, co ja z tym robię? Co ja robię z tym, że On jest drogą, prawdą i życiem? Po pierwsze, czy jestem na tej drodze? Tej prawdziwej, jedynej drodze? I mam życie? Bo jeżeli tak, czy mówię o tym innym? Czy inni wiedzą o tej drodze? Ale pastor, ale to nie twoja sprawa, ani to nie moja sprawa, to każdy ma swoje życie, swoją prawdę, swoje i tak dalej, i tak dalej. Nie, mówiliśmy już o tym. I pomyśl, gdybyś widział kogoś, kto idzie po ulicy, i to tak częsty widok teraz, idzie i wpatrzony w swój telefon, idzie i patrzy się w ten telefon i idzie, idzie i widzisz, że jakiś tir jedzie z dużą prędkością, a ten ktoś idzie i wpatrzony w telefon i idzie prosto, zmierza pod koła tego samochodu. To co zrobisz? Krzykniesz chociażby? Odepchniesz tą osobę? A może powiedzieć, ja nie mogę, bo to jakby było, to naruszyłoby granicę tej osoby. Ja nie mogę. Wiecie, ludzie tak myślą. Ja nie mogę powiedzieć o prawdzie, o drodze, o życiu, bo to naruszy czyjąś granicę. I ten ktoś może źle się poczuć z tym.
I nie będzie już mnie lubił i będzie, no stracę może przyjaźń albo coś. Ale chcę ci powiedzieć, znasz drogę? Jeżeli byłbyś w lesie i znasz drogę, to powiedz o tym tym, którzy się błąkają po tym lesie i nie mogą znaleźć drogi wyjścia. Powiedz o tym, że jest droga, która ci wyprowadzi z tego lasu i bezpiecznie dotrzesz do domu. Nie bądźmy tacymi, jak na tym, takimi milutkimi chrześcijanami, którzy boją się otworzyć usta, żeby tylko kogoś nie urazić, żeby nie, komuś nie granic czyjś nie przekroczyć. Po prostu znasz prawdę. Wiecie, kiedyś badania pokazywały, że ludzie bardzo chętnie dzielą się informacjami, które są jakieś negatywne, a bardzo rzadko dzielą się tymi informacjami, które są pozytywne. Jak coś złego, coś się wydarzy, o, to 10 osobom o tym powiesz. Ale jak coś dobrego cię spotka, no to może jednej osobie powiesz. No. Ale wiecie, zdajesz sobie sprawę, że my mamy tą możliwość, żeby powiedzieć ludziom, że jest ta jedna droga, jedyna droga. Prawda i życie. I nikt nie może przyjść do Boga, nikt nie może i w inny sposób, jak tylko przez Chrystusa, przez tego, który jest tą drogą, prawdą i życie. Odpowiesz, ale pastorze, ja nie wiem, jak o tym mówić, jak powiedzieć o tym innym ludziom. Jak nie wiesz, zaproś do kościoła. To pastor powie, nie? On zrobi tą robotę. Nie? Nie, mówię, słuchaj, to jest tak ważne. Znasz drogę? I widzisz, że ktoś się błąka po tym lesie? Powiedz mu o tym. Może zdąży pójść szybko, oddać głos na sołtysa, bo dzisiaj są podobno wybory sołtysów w całej Polsce. Może ktoś się gdzieś tam błąka, to trzeba mu powiedzieć, jaka jest droga. Nie. Ale jeżeli nie znasz, słuchasz nas i nie znasz Jezusa, to mogę ci powiedzieć jedno tylko. Poznaj go, póki jeszcze jest czas. Wejdź na tą drogę. Poznasz tą prawdę i będziesz mieć życie. Bo On jest tym, który jest drogą, prawdą i życiem. I w Nim mamy to wszystko. To jest tak cudowne, że być może ktoś powie, ale jak to jest, że to jest tylko jedna droga. Ale to jest droga dla każdego. Dla Ciebie też. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tą drogą, prawdą i życiem. Idąc za Tobą na pewno się nie zgubimy. Będziemy mogli poznać Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś prawdą, tą prawdą absolutną, prawdą, która jest dla każdego, w każdym miejscu i w każdym czasie, że Ty jesteś Bogiem i Ty dajesz nam życie. I to życie w obfitości, bo w tym, co Ty masz dla nas. Ja, Panie, dziękuję Ci za to, że możemy iść za takim Bogiem. Jeżeli słucha nas ktoś, kto nigdy nie poznał Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela, to wiesz co? Przyjdź w modlitwie do Boga. Powiedz Mu, Jezu, ja jestem grzesznikiem. Błąkam się po tym lesie. Próbuję znaleźć drogę, ale wszystkie te drogi prowadzą ku zatraceniu. Wejdź do mojego serca, zbaw mnie, przebacz mi moje winy, moje grzechy. Chcę wejść na tą drogę. Chcę poznać tą prawdę. Mieć życie, to życie wieczne. On słucha Twoich modlitw. Jeżeli się modliłaś, czy modliłeś w ten sposób, wiedz, że On nie jest głuchy na Twoje wołanie. Daj nam znać, napisz do nas, byśmy mogli się modlić, bądź mogli Ci pomóc w dalszych krokach wierze. Ale wiedz, że jest jedna droga, prawda i życie. Panie, ja dziękuję Ci za Twoje słowo, za Twoją obecność pośród nas. Proszę Cię, abyś błogosławił też resztę tego dnia. Modlimy się o to wszystko w Twoim świętym imieniu. Amen.